Witajcie w zapisie sesji Alien Obcy, gry osadzonej w świecie znanej z filmów Ridleya Scotta. Przypominam, jest to nadal surowy i minimalnie zedytowany zapis naszej sesji, także tego, proszę się o cierpliwość. Zapraszam do odsłuchu. Tyler, odzywa się twój wykrywacz ruchu? Tak. Słyszysz kolejne piknięcia, że coś zaczęło się poruszać na atakerze. Mówię na głos. Spokojnie, żołnierzu, bo ci jeszcze zwierasz puści i niepotrzebnie plamę kleksa zrobisz na spodnie. Dowcipnij. No, bardzo w obecnej sytuacji tylko to zostało. Możemy się gromko pośmiać. Za chwilę słyszycie za plecami kolejne kroki? No mówię to w nasz komunikator, że otaczają nas. Widzimy, jesteśmy w windzie razem. Znaczy, no jesteście za drzwiami od windy, tak? Weszliście na poziom 17. I za chwilę faktycznie z drugiej strony korytarza pojawia się drugi. Taki sam żołnierz, jak i ten, który stoi do was frontem. I jeszcze jeden żołnierz, tylko że nie uzbrojony już smart guna, tylko w zwykły karabin pulsacyjny. Przysłali na nas tylko trzech? John, oni mają smart guny. Jeden wystarczy, żeby nas tu sprzątnąć. Trzech to aż nadto. Słyszycie, że jeden z nich przykłada palec do ucha. Na chwilę go odstawia. Rzućcie broń. A co miałoby mnie do tego skłonić? Nie będę powtarzał dwa razy, rzućcie broń. No dobrze, na czyj rozkaz? Najpierw muszę wiedzieć. Może powiedz mu, kim jesteś. Może zmieni zdanie. Ja odkładam broń. No pytam się, na czyj rozkaz mam odłożyć broń? Ja chowam swój pistolet za pasek, czy tam gdziekolwiek go odkładam normalnie. Ja nie jesteś w miejscu do negocjacji, żołnierzu. Ja nie negocjuję. Ja mam tutaj przydział, jestem sierżantem z tej bazy. I od byle kogo nie będę przyjmował rozkazu. Ja jestem na służbie cały czas. Gość, który trzyma pulsa, tak opuszcza lufę. Jesteś strażnikiem stąd? Tak, jestem strażnikiem. A ci pozostali? Stąd. Gość, który stoi z wami, trzyma ręce wysoko w górze, tak że jakby mógł, to by wygląda to mniej więcej tak, jakby chciał żarówki kręcę. Ten tutaj wskazuje na tego z podniesionymi rękami, to technik, którego złowiliśmy z wystrzelonej kapsuły, jest czysty, a tych trzech pozostałych też jest czystych. Szliśmy akurat po szczepionki tutaj, bo na górze znaleźliśmy paru gości, może się uda ich uratować. Gość z pulsem przykłada znowu palec do ucha. Mhm. Znowu rękę przykłada nas na karabin. Do kajut załogi. W tamtym kierunku. No cześć, no ja, okej, okay, idę z nimi, jak mi tak każą, natomiast nie, ja opuszczam broń, nie mam broni, wiesz, wycelowanej w nich, no, ani tak dalej, nie? Broń opuszczona. Ja tam broń zostawiłem, wisi sobie ta strzelba na taśmie, tak, nie korcąc losu, trzymam ręce daleko od broni. Broń one są gdzieś tam dynda na taśmie. Gość, który stał przed wami, ten ze smart gunem, prowadzi, ci dwaj idą za wami, prowadzą was do mesy. Za chwilę w mesie jest jeszcze sześciu żołnierzy w podobnym uzbrojeniu. To znaczy jest jeszcze jeden obsługa smart guna, no i pozostali z pulsami, nie? Wszyscy są dokładnie w ten sam sposób wyposażeni, to znaczy te takie pancerze pancerze w pełni bojowe.
Czekają maski, mają maski jakieś, albo takie. Tak. Mają pełne pancerze bojowe z maskami gazowymi, ze światłami, z jakimiś z takimi dosyć dużymi plecakami. Widziałeś kiedyś coś takiego. Strasznie drogi wojskowy sprzęt. Zalecam niezdejmowanie masek. Oni się rozstępują. Jeden gość z karabinem pulsacyjnym. Kim jesteście? No, przedstawiam się. Sierżant Tyler McLean, służby więzienne. Służby więzienne. Numer przydziału powiem taki i taki. No. Bezpośredni po przełożony kapitan Jones, martwy. Mhm. Kto jest w tym momencie najstarszy stopnik na stacji? Ja. Przynajmniej z wiedzy, którą posiadam. Okej, okay, rozumiem. A wy? Ja, John Lon, medyk, więzień. Dziś jakby się tak prostuje się w takim geście zdziwienia. Mac Tranter, inżynier, też więzień. Elon Cork, wojskowy, no więzień, nie więzień, no. Niedawno nas rozmrozili i po prostu jeszcze nie wiedzieli, co robić. Takie przyjemne kajuty nam dali. Skoro jesteście więźniami, to czemu jesteście uzbrojeni i chodzicie ze służbą więzienną? No, sytuacja jest dosyć wyjątkowa, jeśli nie zauważyłeś, więc, że tak powiem, służymy sobie nawzajem tutaj z Buźką, więc... Sytuacja wymagała od takiego zachowania, więc taką decyzję podjęliśmy wspólnie. A Buźka, McLean się na to zgodził. Sorry, ziomuś. Powiem tak, chodzenie tutaj osób bez uzbrojenia to jest potencjalny przeciwnik w niedługim czasie. Wolę, żeby mieli broń i potrafili wesprzeć w czasie walki, aniżeli dać ich tutaj, że tak powiem, zabić i przerobić na jakieś gorsze zagrożenie. Generalnie na stacji jest problem z przerośniętymi karaluchami. Widać, że gość jest taki jakby trochę zaskoczony, zmieszany. Tak? Za bardzo nie ma... Nie wie, co w tej sytuacji, że tak powiem, chyba nie do końca dosłyszał to, co żeście właśnie powiedzieli. Dobrze. Mogę to streścić, jeżeli chcesz. W telegraficznym skrócie. Przyleciała czemu tutaj... stacja, która powinna być w tym momencie jedyne, co zrobić, to wpuścić nas na pokład i oddać nam dane, które tak naprawdę przyjechaliśmy i weszliśmy tutaj tylko tak małym składem. Czemu w ogóle nie odpowiada? I tak naprawdę jest opustoszała. Jedyne, co znajdujemy po drodze, to trupy. Ponieważ sztuczna inteligencja, którą tutaj wytwarzano, przejęła kontrolę nad stacją, doprowadziła do wystrzelenia pustych kapsuł, za wyjątkiem jednej, z której uratowaliśmy technika, doprowadziła do rozstrzelnienia laboratoriów, przez to wydostały się różnego rodzaju próbki z wirusem, które zamieniają ludzi, no nazywam ich zombiakami po prostu, a część infekują w sposób taki, że wylęgają się z nich neomorfy. Sztuczna inteligencja ma swoje własne ciało i planuje z tego, co z nią rozmawialiśmy, zredukować oczywiście was, a przy okazji 80% z ludzkości. Czy chcecie mi powiedzieć, sierżancie, że jakiś komputer wypuścił wirus tu, do atmosfery, powodując... Najpierw ten komputer nakłonił techników do zbudowania mu ciała, które z tego, co się orientujemy, jest całkiem wytrzymałe. No i w jakiś sposób kontroluje te neomorfy, przynajmniej w bliskiej odległości od siebie. Ostatni raz, jak widzieliśmy tą istotę, to miała przy sobie cztery neomorfy, które w żaden sposób
nie reagowały na nią. Można było odnieść wrażenie, że jej pilnują. Pozwólcie, niech to podsumuję. Superkomputer stworzył sobie ciało, przejął kontrolę nad czymś, co nazywacie neomorfami. Tak? Mhm. Wypuścił broń biologiczną do atmosfery, zabił całą stację od A do Z. I wy, piątka dzielnych herosów, przeżyliście tą całą jatkę. Nie ma śladu po nikim, żadnym obsługancie stacji, po żadnym z tych stworzeń, o których żeście mówili. I sierżant, który był tu klawiszem, porusza się w towarzystwie trzech zbiegów i technika. Czy naprawdę wydaje wam się, że jestem głupi? Z całym szacunkiem w dupie mam, co na ten temat sądzisz. Taka jest prawda. Porządku. Koleś podnosi rękę do góry. Wszyscy podnoszą broń do góry. Oddajcie broń, jesteście aresztowani. No spoko, odkładam broń. Ja podnoszę te ręce do góry. Teraz strzelba mi tam dalej dyndza na tej taśmie. Ja też podnoszę ręce do góry. Okej. Okay. Podchodzi dwóch z nich podchodzi, zabiera wasze bronie. Stryka palcami na trzech ludzi. Zaprowadźcie ich do promu. Nie będą nam przynajmniej tutaj przeszkadzać. Okej. Okay. Trzech strażników z karabinami pulsacyjnymi. Prowadzi was do windy. No idę. Radzę trzymać rączki przy sobie, mówi jeden z nich. Jak sobie pan życzy. Spokojnie, kolego. Nie chcę kłopotów. Znaczy, my wszyscy nie chcemy już. A co, macie łaskotki? Na dość. Serio, John? Hej! Chcesz nas, kurwa, zabić? Może rozluzuje atmosferę. Trochę się ciasno zrobiło. Komu się tutaj spięły zwieracze? To są maskę zdejmij i odetchnij sobie pełną piersią. Okej. Okay. Wtedy się rozluzuje. Wprowadzają was do windy. Dwóch wsiada z wami. Trzech z was wsiada z nimi. To znaczy dwóch dużych zostaje. Za chwilę przychodzi jeszcze do was jeszcze jeden strażnik. Sprowadzają was na poziom 19, gdzie faktycznie na środku lądowiska stoi prom. Taki dosyć nieduży statek, ewidentnie wojskowy. Na środku lądowiska. Stateczek. Tak, to jest taki statek typowo desantowy, to znaczy długiej konstrukcji, znaczy takim dosyć takim długim ciałem, żeby w środku można było spokojnie usiąść. Będąc oczywiście żołnierzem, tak? Przygotowanym do desantu. Ładują was na statek. Za chwilę zostają z wami. Za chwilę statek unosi się. Wylatuje ze stacji. O. W sumie chcieliśmy się wydostać, nie? No. Okej. Okay. Słuchajcie, o kilka minut lotu. Za chwilę czujecie takie lekkie uderzenie. Jeden z nich przykłada rękę do kasku. Kiwa głową. Za chwilę otwiera się śluza z tyłu statku. Wpada sześciu łapiduchów, podobnie wyposażonych, tylko że tutaj już bez hełmów. Skuwają was. Co robią? Nie stawiają. Skuwają, kajdankami. A skuwają, okej. Okay. Skuwają, tak, skuwają.
przeprowadzają przez rękaw. Gość, który wygląda ewidentnie na jakiegoś dowodzącego tutaj na poziomie na statku. Też ubrany cały w ten większy pancerz, ten, znaczy pancerz kompozytowy, tak tego nazwałem. Mm-hmm. Patrzę na was. Co za jedno? Porucznik kazał ich aresztować. Przyprowadzić na stację. Informujcie pułkownika. Okej. Okay. Zauważyłem, że czy przy statku na lądowisku była jakaś straż? Tak, jak wylatywaliśmy? To znaczy? No ze stacji. Czy na stacji ten dropship był w jakikolwiek sposób pilnowany? Nie, na stacji dropship nie był pilnowany, było tylko dwóch wewnątrz. Na pokładzie statku. Tu jak wchodzicie, tutaj tych żołnierzy jest dosyć dużo, bo to jest i obsługa statku, i żołnierze krzątający się po pokładach. Pora ludu. No to panowie, jakby to powiedzieć, chyba nasz cel został osiągnięty. Wydostaliśmy się z tego gówna, w które się wpierdoliliśmy przez przypadek. Ale chyba niekoniecznie w sprzyjających okolicznościach. I szkoda, że nie mamy swojej broni. Powiem tak, tamte warunki były takie, że można było albo przeżyć i zdechnąć z głodu, albo nie przeżyć i reszta miała znaczenia. Tutaj są jakieś szanse przynajmniej. No. Nie jest to koniec marzeń. Tak, na szczyt marzeń, ale no, ja bym powiedział, że to nie jest koniec całej tej zabawy. Nie, oczywiście, że nie, bo zaraz ich pierdoli tam na stacji wszystko. No, to zakładam, że tutaj 3/4 tej załogi to też będzie miała za chwilę cinko. Zaraz tych 9 gości na stacji będzie się miało... Stracą nagle łącznych, założę się, no ale... No dobra, może niezbyt dyplomatycznie rozmawiałem z tym porucznikiem. No i tak mogliśmy od razu nie mówić, że byliśmy więźniami. W pewnym momencie widzicie, jak koło was przebiega 20 podobnych żołnierzy, tych, których widzieliście. 4 obsługantów Smartguna, no i pozostali jakby uzbrojeni w pulsy. Za chwilę statek, ten, który was przywiózł, odlatuje. Przy was stoi 4 uzbrojonych. O, patrz, Tyler. Żywe trupy biegną. W pewnym momencie na ten pokład, na którym wy jesteście, widzicie, że zjeżdża winda osobowa, z której wychodzi tak już starszawy facet, po 60 już. Siwa broda, krótko przystrzyżone siwe włosy, też cały w pancerzu. Ten akurat jest nieuzbrojony zupełnie. Podchodzi do gościa, który was jakby tak to nazwijmy, przywitał na statku. Spocznij, sierżancie. Teraz przejmę to ja. Będę zadawał pytania i oczekuję krótkich odpowiedzi. Nie będę bawił się w żadne dopytywania i gaskania takie rzeczy. Punkt pierwszy. Coś ci za jedni? I dlaczego Drexler kazał was przyprowadzić tu na ten statek? Tyler, mów. Sierżant Tyler McLean ze służby więzienniczej. Pana porucznik nas tu przysłał, gdyż jest... Nie słucha, co się do niego mówi. Jednym słowem, nie daje wiary w słowa, które mu przekazali. No i może byłem trochę szorstki w rozmowie. Dobrze, McLean. Uznajmy, że byłeś trochę szorstki. Co nie chciał wam uwierzyć? W
małą infestację karaluchów. W to, że stacja została zainfekowana przez wirus, który zamienia ludzi w bezmyślne stworzenia i część z nich jest zainfekowana innym wirusem, który powoduje, że wykluwa z nich się neomorf. Oraz w to, że sztuczna inteligencja, która była wytwarzana na tej stacji, doprowadziła do skonstruowania swojego nowego ciała, uwolniła się i spowodowała cały ten bajzel. No i oczywiście nie uwierzył w to, że my to przeżyliśmy, a cała reszta przeszkolonych żołnierzy sobie nie poradziła. Może jesteśmy sprytniejsi. Warto jeszcze dodać, że owa sztuczna inteligencja planuje wystrzelić tego wirusa na planety wszystkie. Chce zredukować populację ludzką. Patrzę na was jak na UFO. O fuck, mamy przejebane. Brzmi to mało prawdopodobnie. Ale tak jest. Nauczka z Układu Słonecznego nauczyła mi wierzyć w nawet najbardziej idiotyczne bajki. Tylko dlatego, że żyjecie. Świetnie. Na pewno mogę przekazać, że znajdują się tam przynajmniej 4 neomorfy oraz nieznana mi istota cybernetycznego pochodzenia o nieznanych mi możliwościach, ponieważ nie widzieliśmy jej pełnego spektrum możliwości. Oraz wielu zainfekowanych, którzy są dość wytrzymali. Aczkolwiek można sobie z nimi poradzić. Seria z pulsa dawała radę. Celna. No tylko to było dość szybkie, trzeba w to trafić. Ano. Jest jeszcze niewielka szansa, że znajduje się tam jedna żywa osoba jeszcze, której nie mogliśmy znaleźć, a szukaliśmy. To agent Taylor. Zdaje się, że chyba Krwawa Mary taką ma, że tak powiem, taki ma nick wśród ludzi. Pseudonim. No jej fura stoi zaparkowana w garażu. W sumie jedyny statek, który się ostał. No poza waszym teraz. A, i jeszcze jest konstruktor w którymś z laboratoriów. Wiem. Po niego przyjechałem. Widzicie, zdecydowanie za dużo. Jak na cywili, więźniów, bądź jak to tak z was zwał, tak to was zwał. No. Z baz danych stacji można się bardzo wiele dowiedzieć. Chociaż ta sztuczna inteligencja też była całkiem gadatliwa. W momencie, kiedy tak sobie uskuteczniacie to tak zwane gadu-gadu, na środku tego hangaru, gdzie się w tym momencie znajdujecie, wyświetla się taka gigantyczna holoprojekcja, na której jest dół przypięty całą masą jakichś takich różnych dziwnych kabli, jakiś taki serworąg, które go otaczają. Wygląda dość upiornie, bo wygląda jakby był jakimś, zrealizował się na coś w rodzaju półboga. I odzywa się tym swoim mało obecnym głosem. Witam, pułkowniku. Tak patrzę na to z takim lekkim niedowierzaniem. Pańscy ludzie napotkali moje psy. Chętnie spotkam się z panem osobiście. Zapraszam na pokład drugi.
O chwilę. Nie zabraknie panu odwagi, pułkowniku. Wyłączasz. Kolega. Nie polecałbym się słuchać. Ma w planach przejąć pański statek i wykorzystać go do celów, które wcześniej wspominaliśmy. Tak, zdobyła współrzędne jakieś bazy wojskowe i konstruktorów i ma zamiar stamtąd pozyskać więcej środka więcej tego wirusa. Z zarazą, z wirusem. Natomiast przeprowadziliśmy, nie wiem, może się to przyda, przeprowadziliśmy badania, bo trafiliśmy na strzępy materiału, z którego skonstruowana jest jej powłoka. Jest odporna zasadniczo na pulsy. Jedyne, co dawało radę, to był ogień. I próżnia. Pustka i próżnia. Kosmosu. No jeszcze nie mieliśmy broni atomowej, żeby tego sprawdzić. Ale tak... nie sprawdzaliśmy granatów. Także jeżeli... Generalnie proponowałbym wysadzić tą całą stację w Pizze. Zadam wam jedno pytanie. Słuchajcie, potrzebuję od was rzutu na manipulation. Tego, który ma najwięcej i dodajcie sobie 3 kości za wszystkich członków zespołu. Ja mam 6. Ja mam 2. Ja mam empatii 2 i manipulation 1. Ja mam manipulacji 2 i empatii 4. Ja mam 7 w sumie. Czuły chłop jesteś. Ale razem z 3 kośćmi? Nie, z 3 kośćmi będę miał jeszcze 10. A, no to jesteś lepszy. To okay. Co? To co, K10? Poczekaj. 10K6, tak? Plus. Stres? Plus stres. Och. Czyli jak to się było? Wykrzyknik? 6? Stresu mam 2, 4, 6, 8. Czyli 18K6. 18K6. Mam tylko 7 stresu. Dobra, czyli rzucam 18K6. Raz, nie dwa, ma trzy. Paniki. O, 3 nie sukcesy. Ma paniki. 3 sukcesy? To jest gadrol. 18 kości, 3 sukcesy, więc statystycznie masz taką ilość szóstek, jaką powinieneś. Żadnej jedynki na stresie. Pułkownik chwilę myśli. Powiedzcie mi tylko jedną rzecz. Czy znacie lokalizację, po którą to przeleciałem? A czego lokalizacji tak. Szukasz? Konstruktora. A, no to tak. Potrzebuję lokalizacji bazy konstruktorów. Mamy. Bazy konstruktorów? Tak, chyba mamy. Czy nie mamy? Mówiła, mam czy nie? Mamy, bo ściągaliśmy ją z sieci. Szeregowy, zaprowadźcie tych 4 do mesy, tych 5 do mesy. Niech zjedzą, wypiją. Za chwilę się z nimi widzę. Barclay, nastawiaj. Zmieniamy kurs. Szykuj, działa. Wreszcie, patrzcie, wreszcie ktoś nas posłuchał, nie? Jaka ulga. Stokka. Okej. Okay. Mam za chwilę. Co taki biały, blady jesteś? Kurwa, żyjemy, hopę, żyjemy. Pułkowniku, jedna taka sugestia z mojej strony. Proszę sprawdzić, czy jakaś niepożądana istota nie dostała się na ten statek razem z promem. Za chwilę czujecie, że statek rusza po prostu. Słychać uruchamianie silników, statek odlatuje. Odsuwa się od stacji. Jeżeli będziecie szli korytarzem w kierunku mesy, to widzicie, że ta stacja się odsuwa. Jakby coraz dalej i dalej. W pewnym momencie statek zaczyna przekręcać się. Także za chwilę nie widzicie jej przez ten bulek, koło którego przechodziliście. O! Coś jakby nam wychodziło. Coś za dobrze nam idzie. Okej, okay, wprowadzają was do mesy. To jest ogromne pomieszczenie, tak? To jest duży statek wojskowy, więc jakby tutaj załoga jest dosyć duża, to jest dosyć, do tego dużo żołnierzy.
rozpływają was i siadają, sadzają was przy stole. Połukownik kazał wam dać jeść. Piramidka. Pług jest tam. To jest wojsko Quayla Titanic. Oni tu nie jedzą piramid. Słucham? Oni tu nie jedzą piramid, oni jedzą dobrze. O. To co macie dzisiaj w menu? Luksus. Schabowy, ziemniaki, kapusta. Może być? No, zajebiście. 10 na 10. Mój mistrzu, poproszę dwie porcje. Za chwilę podają wam taką standardową porcję żołnierską, to znaczy taką, którą najadłby się spokojnie. Dużych rozmiarów tucznik. Fat Cook. Taki typowy kuk, to znaczy bardzo gruby facet. Taką drobną kozią brudką. W takim trochę prześmiewczym kapelutku kucharskim. I w białym fartuchu. Jak się odwróci, to zobaczycie, że on oprócz tego fartucha na sobie niewiele ma. Podaję wam talerze. Alkoholu nie serwujemy. Coś jeszcze? Szkoda, szkoda. Może ma pan poradować ślubę. Na własnym. Tutaj wszystko we własnym zakresie. A jak siadacie do stolika, to w pewnym momencie czujecie takie faktycznie lekkie tąpnięcie statkiem. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. I za chwilę dosyć mocniejsze, głośniejsze tąpnięcie. Odprawię. Za chwilę podchodzi do was facet w zwykłym mundurze. Nazywam się Ewing. Jestem adiutantem pułkownika. Jak zjecie, macie się stawić w pokoju odpraw. Szeregowy pokazuje na gościa, który was tutaj przeprowadzi. Zaprowadzi was na miejsce. Tylko sprężajcie się. Nie mogę za bardzo czasu. Bardzo pyszny schabowy. Doceniam. Po tych wszystkich piramidkach w sumie cokolwiek będzie pyszne. Ale niepokoi mnie to, że lecimy do bazy konstruktorów. Mimo wszystko. Lepiej chuj, tam niż tutaj dalej siedzieć. Ej, przynajmniej jesteśmy na statku. Jest koło nas masa uzbrojonego mięsa armatniego. Które może być inkubatorem dla tego białego gówna. Oj tak, ale wiesz... Zanim to nastąpi, pozbieramy sobie broń i uzbroimy się po zęby na ich zwłokach, więc spokojnie. Spróbujmy wyczaić, gdzie jest jakiś medbay. To może zgarnę jakieś zapasy, bo przecież nas... Masz dość optymistyczne podejście, że zginą oni wszyscy, a my cudem przeżyjemy. Tak. Nie wiem. Wiem, że ostatnio nam wychodzi, ale no nie stawiałbym na to. Wiesz, po tym co czytałem, że ksenomorfy z reguły najpierw atakują tych, którzy są uzbrojeni i stanowią dla nich zagrożenie. Dlaczego nie? Pozbędą się najpierw tych uzbrojonych, a potem pozbędą się nas. No. Kiedy my staniemy się uzbrojeni. Będziemy się o tym martwić, jak do tego momentu dojdziemy. Stockton, widzę, że nabrałeś już kolorów trochę. No, stary, takiego żarcia to dawno nie jadłem. No. Jeszcze browarek do tego to by był zajebisty, no nie? Mogłoby. To wojskowe okry. Pewnie nie mają. Kontrabanda zawsze jest. My żeśmy zawsze pędzili w maszynowni. Spokojnie, ja technicznie, ty technicznie to się tam gdzieś zadekujemy. Znajdą się swoi ludzie. Zobaczymy, co dla nas planują. Na razie wydaje się okej. Okay. No ale dobra, no. Kończmy i chodźmy z panem szeregowym. No. To była kurwa najdziwniejsza służba, jaką miałem. No i chyba niezbyt długa, to? Po pierwsze jeszcze nie dziękuję. No niezbyt. A po drugie coś jeszcze cię zaskoczy. Generalnie wizja śluzy się dość mocno ale oddaliła. Poprzeczka wisi wysoko, jeżeli chodzi o dziwność słów. Okay, szeroko wyprowadzi was przez kilka korytarzy do
pokoju odpraw. Duże pomieszczenie z wyświetlaczem na ścianie. Dużym. Trochę miejsc siedzących, jak to nazwijmy, takich, które się składają na metalowe krzesła. W środku pułkownik, adiutant. Gość, który wygląda na naukowca. Głównie po okularach i po białym kitlu, tak jakby taki, powiedzmy, atrybut, który może na to wskazywać. I jeszcze jeden mężczyzna wyglądający jak obsługa statku, to znaczy w zwykłym, prostym wojskowym stroju, szaro-zielonym, ale bez, no bez, jakby bez munduru i bez pancerza. Siadajcie, żołnierze. No, siadam. Siadam, znajduję sobie jakieś luźne krzesło. Potrzebuję informacji, z tych, które wyciągnęliście ze stacji. Gdzie jest baza? Gdzie jest ta jednostka, gdzie jest ta wojskowa placówka konstruktorów? Mam te współrzędne, to wyciągnąłem z bazy danych na statku. Mogę o to mi właśnie chodzi. Mogę wam podać, jak tylko oddacie mi mój notesik, który mi zabraliście z bronią. Nie, masz go przy sobie. Nie zabraliście mi? Tylko broń ci zabrali. Oklepuję swoje kieszenie, wyciągam notesik. O, faktycznie. No i wyrywam mu kartkę i podaję. Ten jakby, ten taki ubrany na najmniej wojskowo, podaje się tablet. Niech pan to wprowadzi. Koordynaty. No. Zaczynam wprowadzać. Podaję mu z powrotem. Sprawdzi na tableta. Pisałeś. Salutuję do pułkownika i odchodzi. No dobrze. A teraz chciałbym usłyszeć całą historię waszą. Generalnie w telegraficznym skrócie, zanim zadecyduję, czy na szybko wcielę was do załogi swojego okrętu, czy oddam was jakimś służbom. 2 hours later. Kiedy kończycie swoją opowieść, już wydaje się ewidentnie, całym słuchaniem tego wszystkiego wydaje się ewidentnie zmęczona. Przyjeżdżę ręką po włosach. W tym skrócie. Dobrze. Albo jesteście niesamowitymi ignorantami, albo niesamowitymi szczęściarzami. Jeszcze się zastanawiam nad tym, która wersja jest bardziej prawdopodobna. Ale jeżeli to jest to drugie, a ja jestem przesądnym człowiekiem, to wolę mieć was jako dobrą monetę. Straciłem przed chwilą 30 ludzi. W jaki sposób? Tylko i wyłącznie. Na stacji. Zostali na statku. Na stacji. Zestrzeliliśmy stację, z której zostaliście przed chwilą tam wyprowadzeni. Tylko i wyłącznie. Że uwierzyłem w waszą historię, która wydawała się kompletnie absurdalna. I za jednym tak naprawdę rozkazem 30 świetnych żołnierzy przywitała się ze stwórcą, nim, żebym tego nie pożałował. Zrobię co w mojej mocy, żeby pan tego nie pożałował. Ewing, przygotuj zabawę do skoku przez FTL. Tak jest, panie pułkowniku. Adiutant wylatuje. Wy idźcie do patermistrza. Niech wam pokaże kajuty. Lecicie z nami. Odwraca się i wychodzi. Tak samo jak gość, który był tutaj z nim, ten naukowiec. Za chwilę wchodzi szeregowy, który towarzyszył wam podczas jedzenia.
Zapraszam panowie. Prowadź. No idę. Kilka korytarzy, prawo, lewo, prosto. Prowadzę was do kajuty. Zostawcie tutaj swój sprzęt. Kładziemy się do łóżek. Dobra. Zrzucam co mam. W sumie nic. Staram się przemycić cygaro i zapalniczkę ze sobą. No, chociaż pół cygara, no. Do kryo? Bierz całe. Ale... Może połówkę mi odhandlujesz. Cygaro to jest coś takiego, na co, co jest stałym atrybutem Tylera, więc jakby to cygaro zawsze możesz przy sobie mieć, tak możemy się mówić. No dobra, spoko. No dobra, jak zostawicie swój sprzęt, szeregowy prowadzi was do dużego pomieszczenia, w którym są kryokapsuły. Tych pomieszczeń tam jest naście. To są pomieszczenia, w których tych kryokapsuł w każdym jest 6 sztuk. One są ustawione w kształcie takiej, no, gwiazdy, tak? Są ustawione dookoła jednego takiego środkowego rdzenia. Głównie z powodu takiego, że gdyby statek został zaatakowany, no to będą natychmiast wystrzeliwane. Pokazują wam wasze kapsuły. One są podpisane jakimiś nazwiskami. Ten żołnierz pokazuje wam. Im się osacze nie przydadzą, zostali tam, gdzie wy, skąd wy zostaliście zebrani. Ale pamiętajcie, że nie liczcie, że załoga was zaakceptuje bardzo szybko. Tak w zasadzie wskakujecie w buty trupów. Chapens. Taki rozkaz. Nie ma to jak dobry start. Lepsze wskoczyć w buty trupa, niż skończyć w śluzie. No. Ich poświęcenie nie poszło na marne. No. Co za frazes. Gość tylko patrzy, czy kładziecie się faktycznie do łóżek, zamyka za wami kryo. Tak. Sam ustawia szóste, do którego za chwilę kładzie się sam. Ostatnie, co widzicie przed sobą, to jest taka biała mgiełka, czujecie lekki chłód i za chwilę odpływa wam świadomość. Poziom 9, mesa. Porozrzucane stoliki i krzesła. Powywracane miski, zwłoki. Między porozszarpywanymi ciałami, używając jedynej sprawnej ręki, czołga się kobieta. Powolnie przesuwa się w kierunku korytarza, zostawiając za sobą ślad białej posoki. Dociera do ciała strażnika. Wyciąga jego pistolet. Przekręca się na plecy. Celuje we własną skroń. B-187. Protokół awaryjny 1, 3, 6. Huk wystrzału niesie się po korytarzu. Na pokładzie Joanny Dark w wielkiej ładowni na poziomie D kapsuła oznaczona B-188 powolnie opróżnia się z płynnej zawartości. Wewnątrz ciała blondynki koło 60 przesywa spazm. Otwiera oczy. Gdy płyn z kapsuły został odsączony do zera, frontowa ścianka otwiera się, a znajdująca się w środku kobieta rusza w kierunku kryokameo znajdującej się pod ścianą ładowni. Przeciera ręką zaparowany terminal, sprawdzając odczyty życiowe, a potem zakłada hełm do neurokontaktu. Słucha. Zdejmuje hełm i przyspieszonym krokiem idzie w kierunku mostka. Matka, kierunek nasada ramienia węgielnicy. System Hawking 524K8. Kapsuły od B-189 do B-200 wprowadzić protokół bojowy i przygotować szturmowe pancerze. Wychodząc z FTL, włącz tarcze antyradiacyjne. Jak dotrzemy, może zrobić się nieprzyjemnie. Tak jest, agentko Taylor. Doł, otoczony armią XN-121, patrzył na główny holoprojektor. No cóż, pułkowniku, jednak postanowił pan stchórzyć i zaufać czwórce więźniów. Niech tak będzie. Spotkamy się następnym razem. A ten, myślę, będzie już niebawem. Przyłożył rękę do panelu sterującego, ustawiając kurs na N-524K8. W przestrzeni kosmicznej otaczającej stacje kapsuły ratunkowe uruchomiły silniki pozycyjne.
Dziękujemy, drogi słuchaczu, słuchaczko, za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy do następnych.